ogromnym fanem fotografii portretowej, która daje możliwości to duże. Lubię tworzyć takie portrety, może widzieliście już. Zabawa światłem i naturalnym, i sztucznym. Sztucznym jeszcze nie myślałem o tym. Praca w projektach portretowych to jest duży nakład efektu, który chcę finalnie uzyskać na zdjęciach. Nawet gdy sesja jest taka spontaniczna. Dodatkowo satysfakcja jest taka, że w wyniku współpracy z drugim człowiekiem powstaje coś wizualnie intrygującego. No, w trakcie takiej sesji zależy mi na tym, aby pokazać modelce czy modelowi interesujący sposób grania światłem i emocjami, jak to jest w ogóle gdzieś w jakimś studio, tak? Ale jeżeli to jest plener, no to jest takie naturalne światło, chyba że na przykład mamy jakieś cienie, jakieś, nie wiem, no nie ma teraz, o, jest jesień, też pogoda jest taka, jaka jest. To zadanie nie jest proste, bo nie chodzi tutaj tylko o umiejętności techniczne. Ważna sprawa jest model, który staje się przed moim obiektywem, tak, modelka. Także jeszcze kilkanaście lat temu portrety kojarzyły się ze zdjęciami wykorzystywanymi w dokumentach jakiś albo w jakiś tam ten inny sposób. Obecnie fotografia portretowa znajduje wiele zastosowań. Zdjęcia portretowe mogą ozdabiać domowy album, stać się dekoracją na ścianie, a nawet posłużyć do celów biznesowych, prawda? Mi to sprawia dużą przyjemność, ponieważ mogę w ten sposób rozwijać swoje umiejętności twórcze i każda sesja taka to jest też, no, jak to się mówi, no, jakaś nauka, tak? Podczas takiego spotkania z modelem to skupiam się w 100% na nim. Staram się, by w momencie fotografowania czuł się komfortowo, też wiesz, chodzi o tak zwany całokształt tego. Także, no, taki krótki ten temat zdjęć portretowych powstał po to, aby rozbudzić w tobie miłość do sztuki. O, to jest taka jakby sztuka, tak? I nawet krajobrazowe takie zdjęcia, nie, no nie nauczą tego, tak? Bo to wiadomo, każdy może krajobraz sobie jakiś tam, nie wiem, czy to i w jakimś miejscu takim, zachód słońca, czy tam tego miasta, czy coś tam, a fotografia portretowa jest dla mnie, no, czymś takim nowym i takim nieuchwytnym. No to już nic nie dostaję na temat tego. Kolejne sesje mam nadzieję, że będą dobre i oznaczają dla mnie także trening nowych umiejętności. Okazuje się przystosowania sprzętu też i obiektywów do tego. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam. I zapraszam do subskrypcji. Cześć.